Z nami menadżer Roberta Bryczka. No, czemu nie ma tutaj Roberta? Robert w tej chwili odpoczywa po walce, chłodzi w tej chwili stopę, którą bardzo mocno używał, żeby low kickami okopywać przeciwnika. Był to element strategii, w związku z tym no, może pojawi się troszeczkę później, ale potrzebuje chwilę czasu, żeby porządnie ją zmrozić i następnie doprowadzić się do porządku. Ale taka była taktyka, żeby kopać stopą? Może powiem tak, bo domyślam się, jakie będą opinie o tej walce, ale mało kto wie, jaka walka wydarzyła się w dniu dzisiejszym i w dniu wczorajszym. Otóż Robert dostał bardzo silnego postrzału, jeśli chodzi o kręgosłup. Miał bardzo utrudnione ruszanie prawą ręką, co praktycznie wyłączyło jego najcięższą broń. Musieliśmy zaadoptować strategię do tej sytuacji bieżącej, bo przepraszam. No myśleliśmy do końca, czy po prostu tej walki nie odwołać. Okazało się, że przy biciu prawą ręką no, następuje ucisk nerwowy, który tak naprawdę no, wyłącza Roberta najcięższą broń, którą mógłby usadzić tego przeciwnika nawet w pierwszej rundzie. Natomiast no, Mirek Okliński wiedział o wszystkim. On ma niesamowite doświadczenie, jest Napoleonem sztuk walki, jeśli chodzi o Polskę. Natychmiast zmienił strategię. Zmienione zostały kombinacje, które były przygotowywane w szatni. Chodziło o to, że on powiedział od początku, że walka ma się nie podobać, tylko mamy wygrać pas i wykorzystujemy to, co możemy robić bez bólu, bez tego ucisku, czyli kopiemy wykroczne nogi i bijemy proste ciosy. I tą strategię Robert zrealizował i efekt nawet przewyższył oczekiwania, bo runda skończyła się przez KO, czyli Robert dopisuje 6. zwycięstwo. Natomiast na pewno będą podzielone opinie co do efektywności walki, bo każdy spodziewał się szybkiego knockoutu. Po pierwsze, Włoch okazał się niezwykle twardy. Włoch przyjął około 30 ciosów, które normalnie większość zawodników no, zakończyłaby padając na matę. Także powinniśmy docenić Roberta podwójnie, bo wygrał tą walkę przede wszystkim charakterem. To była wcześniejsza kontuzja, która się odnowiła? Robert miał wcześniej problemy z plecami właśnie? To znaczy, Robert walczy w kategorii 77 kg, zrzuca trochę wagi, a co wiąże się z tym, wiadomo, organizm po zrzucaniu tam kilku kilogramów jest narażony właśnie na takie kontuzje. Były wcześniej też kontuzje, powiedzmy, mniejsze, o których mało kto wie. Były problemy z kostką, był rozcięty nos, co widzieliśmy wcześniej. Ale tak naprawdę Robert wiedział, do jakiego celu zmierza. I tak jak powiedziałem, podkreślam jeszcze raz, tą walkę wygrał charakterem. To było też bardzo blisko, żeby ją zakończył właśnie w pierwszych rundach przez okopowanie tych nóg. Czyli gdyby nie Mirek Okliński, pewnie mogłoby być różnie. To znaczy, widzieliśmy, co robił Włoch. Włoch generalnie nastawiał się na bitkę wiatrakami, na taki uliczny styl i jego założeniem było sprowokowanie Roberta właśnie do takiej bójki. Robert też lubi się bić, prawda? Natomiast no, Mirek czuwał nad tym, żeby tak jakby nie podpalał się, żeby kontrolował środek, żeby utrzymywał odpowiedni dystans i przede wszystkim zdobył pas. Tak? Ten rezultat został osiągnięty poprzez knockout w piątej rundzie. Walka była też okraszona licznymi uwagami sędziego Michalaka co do palców, które były wyciągnięte zarówno przez Roberta, jak i przez jego przeciwnika. Czy stresowało to jakoś was jako narożnik i co planowaliście? Jakie były wasze komendy, żeby jakoś to zniwelować? Bo groziło utratą punktów. Znaczy nie baliśmy się, że Robert przegra na punkty, bo zdecydowanie prowadził w całej walce. Przede wszystkim wykonywał więcej tych significant strikes, kopał więcej, uderzał więcej. Przede wszystkim no Włoch niesamowicie twardy łeb, to muszę przyznać Virgiliowi i generalnie tutaj nas zaskoczył, bo nie spodziewaliśmy się, że wytrzyma tyle ciosów. Natomiast tak jakby... Co w momencie, w którym jest komenda, no, trzymaj palce zamknięte. No, to jest adrenalina, to jest walka. Nie zawsze zawodnik może się tak wprost dostosować do tego, co mówi sędzia. To są emocje. Robert walczył z kontuzją, z mocnym postrzałem po prostu nerwowym kręgosłupa. Miał problem z wykorzystaniem swojej kluczowej broni, natomiast no, dzięki swojemu nieugiętemu charakterowi wygrał tą walkę przez knockout. Towarzyszył też wam ogromny doping, bo cały sektor M, o ile się nie mylę, i jeszcze chyba więcej miejsca wyznaczonego było właśnie dla was. Jakie to miało dla was znaczenie i jakie to miało znaczenie przede wszystkim dla Roberta? No na pewno żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę doping ze strony publiczności może być wartością najcenniejszą, bo zanikającą. Nie jesteśmy pewni, czy to nie była ostatnia gala z udziałem publiczności w tym roku. Na pewno organizatorzy tutaj stanęli na wysokości zadania i zarówno ta gala, jak też gala w Ostródzie, to były naprawdę super spektakularne eventy, organizacyjnie mega wydarzenia. Przede wszystkim tchnęły w wielu ludzi odrobinę takiej normalności, gdzie faktycznie
kibice mogą wspierać swojego zawodnika, mogą przekazać mu tą energię, no i oczywiście dodaje mu to skrzydeł, na pewno to zdecydowanie pomogło. Jak prognozujecie, ile czasu może teraz zająć Robertowi do dojścia do siebie? Znaczy, Robert jest człowiekiem niezwykle pracowitym i generalnie on ma tak jakby w DNA wbite ostre zasuwanie codziennie. Jego trzeba wprost hamować od tego ciągłego trenowania, więc teraz na pewno nacisk ze strony sztabu będzie na to, żeby porządnie odpoczął, bo wygrał teraz dwie walki przez knockout w krótkim okresie czasu. Wiadomo też, że robienie wagi to jest też jakaś utrata zdrowia. Natomiast no, razem z trenerem tutaj ustalimy na pewno odpowiedni plan, mamy zaplanowaną walkę na grudzień, natomiast no, w pierwszej kolejności wiadomo będzie odpoczynek, regeneracja, takie doleczenie się i złapanie też troszeczkę świeżości, bo tak jak wcześniej wspomniałem, Robert nie wyszedł z cyklu przygotowawczego, tylko tak jakby przedłużył sobie go po walce z Jackiem Jędraszczykiem. Także na pewno zwrócimy uwagę na regenerację, żeby zobaczyć Roberta w grudniu z lokalnym, że tak powiem, bohaterem, Samuelem Krzysztoficzem. Ten event też będzie walką wieczoru na gali Oktagon. No właśnie, ta czeska gala Oktagon, gdzie już Robert występował wcześniej, rozumiem, że nie niweluje... Proszę, napiję się. proszę uprzejmie. Przejdę dalej do pytania. Nie ma żadnych przeciwstawieństw, jeżeli chodzi o występy Roberta jako mistrza tutaj w Fenie oraz Oktagon. To się wszystko zazębia i kontrakty są w ten sposób zsynchronizowane, że nie następują żadne niesnaski. Czy powiem tak, no zarówno jeśli chodzi o organizację FEN, jak też organizację Oktagon, to akurat praca nad karierą Roberta razem z włodarzami obu organizacji układała się perfekcyjnie. Wszystkie ustalenia były na zasadzie dżentelmeńskiej, obojętnie co kto kiedy powiedział, świetnie pracuje się nam z prezesem Pawłem Jóźwiakiem, świetnie pracuje się nam z Andrzejem Nowotnym z Oktagonu. Nie możemy się praktycznie do niczego przyczepić, dostaliśmy też wolną rękę, jeśli chodzi o karierę, ewentualny angaż do UFC, więc ze spokojną głową, krok po kroku będziemy szli do tego celu. Szczęśliwy jest Robert? No na pewno. Zawodnik jest szczęśliwy, jak może pokazać pełnię swoich umiejętności, bo Robert dzisiaj nie pokazał pełni swoich umiejętności ze względu na kontuzję, pokazał swój charakter, natomiast niesamowity. W związku z tym no, ta satysfakcja taka z takiego knockoutu, powiedzmy technicznego, w takim prawdziwym wydaniu byłaby większa. Ale myślę, że w porównaniu do tego, co przeżyliśmy, do tego, jak pracował team, jak musieliśmy teraz reagować, co działo się w ostatnich 48 godzinach przed walką, to myślę, że no, rezultat przewyższył nasze oczekiwania. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, pomimo, tak jak powiedziałem, krytycznych uwag, które mogą się pojawić. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Amadeusz. Dziękujemy. Tak. Jakby to Robert już nie musi. Robert, super walka.